Chłopi, Znachor, Kogel Mogel, a teraz sami swoi początek. Który to rok? Nie zachodź, to mnie od tego, ale bo wybierzesz ty! Tak, Misz! Myślę, że polskim widzom nie trzeba w ogóle przedstawiać samych swoich i całej tej serii, która nastąpiła później, bo wydaje mi się, że ten film z 67 roku to jest jedna z najbardziej kultowych produkcji, jeżeli chodzi o puszczanie jej parę razy nawet w roku, w trakcie jakichś, nie wiem, rodzinnych spotkań, świąt i tak dalej, i tak dalej. Stąd moje pierwsze pytanie i jednocześnie zadanie dla was. Czy To sami swoi są w waszym domu rodzinnym filmem kultowym? Czy jest to Znachor? Czy może Potop? Czy jeszcze coś innego? Napiszcie nam w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi też... Co będzie kolejnym remake'iem? No i co, udało się? Niestety, poległem. Lubicie, gdy sąsiedzi wpychają nos w nie swoje sprawy? Ja też nie. I z tymi prawdziwymi to tam pal licho. Wygłuszysz ściany, ominiesz na klatce i masz święty spokój. Ale ci wirtualni? O, panie! Jeżeli więc tak jak my, cenicie sobie prywatność i bezpieczeństwo w internecie, to w takim wirtualnym wygłuszaniu ścian może pomóc wam partner dzisiejszego odcinka, czyli NordVPN. Jest to aplikacja, która pozwala ukryć waszą historię przeglądania, lokalizację oraz adres IP, a przy okazji monitoruje ruch sieciowy, dbając o bezpieczeństwo waszych danych. W internecie stajecie się więc niejako anonimowi. I NordVPN działa w tle. Za pomocą jednego kliknięcia możecie zmienić swoje wirtualne położenie, dzięki czemu pozwala także ominąć wszelkiego rodzaju blokady regionalne. Więc, będąc za granicą, nie musicie rezygnować ze swoich ulubionych filmów i seriali, ale także możecie korzystać z platform, które nie są aktywne w Polsce albo mają w naszym kraju wyjątkowo ograniczony katalog. I to wszystko w jeszcze większej promocji niż ostatnio, bo jak skorzystacie z naszego linka w opisie, to przy planie dwuletnim, tym najtańszym, wychodzi mniej więcej jakieś 10 zł miesięcznie i to jest aż 64% zniżki. Oczywiście wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie pod tym materiałem, więc klikajcie, sprawdzajcie, czy to coś dla was. My klasycznie polecamy i zachęcamy do wypróbowania, szczególnie, że do 30 dni od startu usługi macie gwarancję pełnego zwrotu pieniędzy. A tymczasem wracamy do początku samych swoich. Reżyserem tego nowego filmu z serii Sami Swoi z podtytułem Początek jest Artur Żmijewski, którego dokonań reżyserskich, z czystym sumieniem muszę tutaj stwierdzić, nie znamy, ponieważ jak patrzy się na kartę Filmwebu, co nakręcił w swojej karierze jako reżyser, no to mamy tam odcinki Ojca Mateusza, Na dobre i na złe, więc raczej serialowo to jest jego debiut pełnometrażowy, fabularny na stołku reżysera. Odważnie. Więc trudno było oszacować, czym ten film będzie i co z niego wyjdzie. Natomiast to, co bardzo ważne, to to, że ten scenariusz powstał na podstawie powieści napisanej przez Andrzeja Mularczyka, czyli scenarzysty wszystkich części filmowych samych swoich. Tam jest początek tego, co działo się w życiu Pawlaka, czyli mojego stryja, wedle jego narracji. I to też będziemy obserwować w filmie, ponieważ cała fabuła rozciąga się właściwie na kilkadziesiąt lat, mniej więcej od I wojny światowej do końca II, no i do wydarzeń, które znamy już z początku samych swoich. I to tak powiedziałbym, że bezpośrednio do wydarzeń z początku oryginalnych samych swoich, bo ten film kończy się dosłownie w momencie, w którym tamte się zaczynają. Tak. Tato! Nasi są! Nasi! I to, co jest ciekawe, już na dzień dobry to powiem, to... to, że kampania trochę tego filmu, marketingowa, opiera się na tym haśle, że jak to się zaczęło, jak ten konflikt pomiędzy Kargulami i Pawlakami się rozpoczął. A szczerze mówiąc, w filmie trochę mało jest tego konfliktu. Tak, to znaczy, no mamy oczywiście tam jakieś utarczki słowne, jakaś krowa wejdzie przez miedzę, ktoś tam zaora komuś niepotrzebnie, no różne rzeczy się działy. Zresztą w oryginalnej trylogii samych swoich też często pojawiały się jakieś retrospekcje, czy jakieś zdania dotyczące właśnie przeszłości tego rodu Karguli i Pawlaków, więc wiemy, że to jest taka generacyjna rzecz przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale co najciekawsze, co właśnie podkreśliłaś, że ten konflikt nie jest tutaj aż tak istotny, ponieważ ten film przede wszystkim opowiada o Pawlaku. Tak. O tym, jak on dojrzewał, w jaki sposób znalazł swoją żonę. Dlaczego nie mógł iść na wojnę i co na w przykład związku z tym. I gdybym w skrócie miał określić, czym ten film jest, to powiedziałbym, że właśnie takim wycinkiem z życia, taką obyczajową opowieścią, zanurzaną gdzieś tam lekko w historii, ale przede wszystkim taką kronikarską.
kronikarską, ale taką, która jednocześnie wybiera sobie najciekawsze momenty, skacze po wątkach jak chce i wygląda jak skrót serialu. No i właśnie. I żeby było jasne, ja jestem święcie przekonana, że ten film będzie się podobał bardzo wielu ludziom, szczególnie tym, którzy mają ogromny sentyment do tych bohaterów. Będą rozpoznawać, skąd wzięły się niektóre powiedzenia, na przykład, które są później powtarzane przez bohaterów, że to się wzięło z takiej sytuacji, to z tej. I na naszym seansie też było sporo zdecydowanie starszych widzów, którzy wychodzili z seansu zadowoleni. Tak, a śmiali się najgłośniej w tych momentach, kiedy padało hasło, które już dobrze znają. I to jest troszeczkę taki przypadek, że najlepsze są te piosenki, które dobrze znamy. Natomiast ja zaznaczam tutaj też znowu na początku, mam dosyć mieszane uczucia względem tego filmu. I tak jak jestem przekonana, że będę wielokrotnie wracać do samych swoich i nawet powtórzyliśmy sobie ten film przed obejrzeniem początku i był nadal bardzo śmieszny, tak do tej nowej wersji raczej wracać nie mam po co. Bo choć książki nie czytałem, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że właśnie to kronikarskie podejście do losu jednej i drugiej rodziny to mogło mieć sens w kontekście tego, że chcemy opowiedzieć, jak do tego wszystkiego doszło, kim byli ci ludzie, jak stali się takimi, jakimi są. Natomiast wersja filmowa ma problem z tym, żeby wybrać jeden konkretny motyw przewodni. O czym ten film ma tak naprawdę być? Czy to ma być ostatecznie o samym Pawlaku? Musimy z niego zrobić bohatera? Nawet w jego własnych oczach? Tak jak ten faraon, o którym śnił? I to ma jakby sens. Ale taka jest tutaj mnogość wątków i nie wiemy, czy skupiać się na tym, że on chce konia po prostu, czy on chce nie być nazywany konusem, czy on chce żonę, czy chce jakąś inną kobietę. W pewnym momencie wjeżdża nam tutaj nawet wątek więzienia i my tu nie będziemy spoilować tego motywu, ale on pojawia się tak niespodziewanie i niespodziewanie się kończy, że miałem takie... Może to powinien być osobny odcinek serialu? Z tego wychodzi przede wszystkim to, że bodaj pierwotnie scenariusz tego filmu zakładał 4-godzinny długi film z mnogością właśnie wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. I on został skondensowany do tych 2 godzin, a i tak widać, że jest tutaj masa rzeczy, która niespecjalnie ma sens w tej formie, w jakiej to dostaliśmy. Mamy tutaj cały wątek tego, że Pawlak chce właśnie wstąpić do armii, potem mamy wątek tego, że skoro ma się spotykać z jakąś dziewczyną, żeby dostać konia, no to musiałby wiedzieć, w jaki sposób działać z kobietami, więc go wysyłają gdzieś na prostytutki. Ten wątek też znika po jakimś etapie, wraca tylko w jednej scenie tak naprawdę i też nie jest nam specjalnie potrzebny i rozwadnia nam całą tę opowieść. I jeszcze zrozumiałabym, gdyby to było tylko po to, żeby dać nam tutaj jakiś sketch, jakiś motyw humorystyczny, jakąś komedię pomyłek, że to się wydarzyło nie z tego powodu, z którego się wydarzyło. Nie wiem, mam poczucie, że ten film w ogóle bardzo mocno jest taki character driven. I skupia się głównie właśnie na Kazimierzu Pawlaku. To jest i zaletą, i wadą tego filmu. Nie da się ukryć, że Adam Bobik jest siłą tego filmu, jest tutaj perłą, robi co chce właściwie. Natomiast z drugiej strony przez to cierpią wszyscy inni bohaterowie, łącznie z Kargulem, który moim zdaniem jest zupełnie zepchnięty na ostatni plan. No to jest taki refren, który gdzieś tam powraca, że trzeba kolejny raz zirytować się na Kargula, bo wytrynia nos w nie swoje sprawy, albo znowu gdzieś tam przesadził. I też rodzina Pawlaka tak samo reaguje w ten sposób. Mamy tutaj Zamachowskiego, który chyba ze 3 razy wychodzi z takiego polowego wychodka i tutaj naprawdę szanuję tę decyzję, ponieważ bardzo wszyscy brawo wiemy. Odwał łatońcia, czyje? Nasze! I przede wszystkim istotne jest to, że Adam Bobik nie robi tutaj naśladownictwa tego, co robił Wacław Kowalski w oryginalnych filmach. Nie robi także karykatury. Robi to absolutnie po swojemu. Jest tak bardzo właśnie znerwicowany, taki głośny i taki ekstrawertyczny z tego względu, że jest konusem. I to wszystko jakby się zgadza, jest też w charakterze postaci. Tak. Tu nasze, tam wasze, zapamiętaj to sobie! Nie będzie mi Kargul umowy łamał! I silą zmuszał kota do kolaboracji.
I to się wszystko absolutnie super sprawdza. Kiedy już natomiast chodzi o relacje, no to ja miałem na przykład problem z tym, że jednym z wątków głównych tak naprawdę tego filmu jest to, że Pawlak bardzo chciał mieć konia. Zamiast wybrać osobę, w której faktycznie się podkochiwał, do której coś czuł, to wybiera osobę, która zagwarantuje mu to, że będzie mieć konia, bo dostanie go w posagu po prostu. I ten wątek nie znajduje jakiegoś konkretnego ujścia. Widzimy tylko te smutne panie, które patrzą tak ukradkiem na to, że właśnie taką decyzję podjął i teraz tak ich życie będzie wyglądało. I właśnie to mnie dziwi, że to się zostawia. Można by to było oprzeć mimo wszystko na komedii, bo wtedy dynamika między bohaterami byłaby jakaś, a w tym momencie jest praktycznie żadna. Tak. No nawet jeżeli spojrzymy na te oryginalne części, tam są dwie największe moce. Jedna moc to jest konflikt Kargula z Pawlakiem, druga moc to jest miłość, bo wszystko się rozwiązuje albo komplikuje przez to, że ludzie się ze sobą dobierają tak, a nie inaczej. Przez co mam też poczucie, że ten prequel nie jest zbyt konsekwentny w stosunku do... Oj, to w wielu aspektach. Kontynuacji. Które nie są kontynuacją, tylko były wcześniej. No wiecie, bo już sama kwestia tego wyboru kobiety, z którą będzie... Ona później w filmach nie wraca w żaden sposób, a przynajmniej ja tego nie pamiętam. A zdecydowanie powinna. To raz. Dwa, że motyw z kosą i uderzeniem Kargula, czy jego ojca, czy jego stryja, czy w głowę, czy w plecy, czy w brzuch, to też jest tutaj pomieszane w jakiś sposób. A Jaśku młody był, kiedy mnie koso po żebrach przyjechał. To głupie tam. Jest tutaj sporo dobrych wyborów obsadowych. Tak jak już no, mówiliśmy, choćby ten Bobik w głównej roli, który no naprawdę kradnie cały film, ale też jest wiele drugoplanowych postaci, nie wiem, jak to wujostwo grane przez Dybną i Ferencego. Oni też mają jakieś swoje charaktery i po coś w tej wsi są. I to też ma sens, obsadzanie Dymnej w tym kontekście tak. Genów i tak dalej, i tak dalej. Rodzinnym, powiedzmy. Tak. Prześwietny jest chłopiec, który gra Kazimierza Pawlaka w czasach szkolnych. Miałam nadzieję wręcz, że chwilę dłużej potrwa ten segment. Nie znam tego chłopca, ale naprawdę oddaje charakter perfekcyjnie. Natomiast są tutaj też wybory obsadowe, z którymi ja mam delikatnie problem, ale oczywiście to może być kwestia wyłącznie mojego spojrzenia na tę sprawę. Mianowicie Paulina Gałązka. Dla mnie ona jest zbyt współczesna w tym, jak wygląda i jak przede wszystkim mówi, w jaki sposób. Tak, artykulacja. I tu nie chodzi nawet o to, czy ona dobrze oddaje akcent, czy nie. Chodzi mi o to, że ona współcześnie gra. I gdzieś mi to chwilami zgrzytało. Być może jest to też kwestia tego, że ostatnio bardzo dużo Pauliny Gałązki oglądaliśmy. Bardzo dużo. Ciekawe dlaczego. Ale być może jest to też kwestia tego, że ja nie wiem, czy między tymi bohaterami jest jakakolwiek chemia. Czy powinna być, czy nie. Czy to wszystko powinny być tylko układy? Jakiegoś uczucia mi tutaj brakuje. Prawdę mówiąc, większe uczucie to ja czasem czułem mimo wszystko do tego Kargula, którego jest tak niewiele w tym filmie, ale przede wszystkim do konia Faraona. Bo tutaj oczy Bobika potrafią się zaszklić tak jak trzeba, jak widzi konia i jak widzi te łany zboża. To też dramatycznie Bobik to potrafi pociągnąć, ale jeżeli chodzi o relacje z kobietami, to tutaj jest bardzo, bardzo dziwnie. To jest dość dziwne, bo są tutaj ładne sceny, typu ta, w której po latach oni się spotykają z tą postacią graną przez Gałązkę, żeby on jej pomógł znowu, bo jest tym, który pomaga całej wsi. Tak. I ta rozmowa jest słuchana przez inną postać. To ma jakieś takie, ma jakąś siłę, ma jakiś ciężar, a znowu jest zostawione. Tak, absolutnie zostawione. Tutaj widać napracowanko i postaranko przede wszystkim, jeżeli chodzi o obsadę. Bo naprawdę ci aktorzy dają z siebie wszystko momentami. I nie ogląda się tego filmu źle. Nie. Z nim się w jakiś sposób płynie. Tam nie ma żadnego jakiegoś turbo chaosu w tym, jak on jest podany, w jaki sposób jest pocięty, czy cokolwiek. To nie jest tego typu problem. Tak. Tylko problemem jest to, że nie ma konkretów. Że jest za dużo rzeczy, które tutaj chcieli albo poruszyć. Że są same konkrety, a nie ma żadnej drogi. A tu chodzi o to, żeby bohater dorastał wraz z postępem fabuły, bo wiemy, że do pewnego etapu dorosnąć musi. Brakowało mi czegoś takiego, na co zwróciłam uwagę przy powtórce teraz tych oryginalnych samych swoich, że tam były pomysły inscenizacyjne. Bardzo ciekawe. No. I na przykład te sceny z oknem, czy ze studnią, tak. One były jakieś.
I te filmy były w ogóle bardzo krótkie, skondensowane, napakowane humorem, humorem sytuacyjnym, humorem charakteru. Retrospekcjami, masą rzeczy, które też były gagami też przy okazji. I opowiadanie tego z jakiejś perspektywy, przez co, nie wiem, może wyolbrzymienie pewnych rzeczy albo niezwracanie uwagi na inne, miało sens, bo to była opowieść, która była przedstawiana Johnowi. Tak, tak, tak. I ten pierwszy film trwał ile? Godzinę 20? Drugi godzinę 30? Ten trwa dwie i wciąż nie może się zdecydować tak naprawdę, o czym chce być. No ja przeprosić chciał, no. To, że on przysięgał nienawidzić to kargulowe plemię. I uważam, że to w żadnym wypadku nie jest paździerz. Nie, nie. To jest film momentami niezły, ale bezpieczny. Też bezpieczny, ale też nie do końca przemyślany. Bo zakładając, że tego materiału źródłowego było tak dużo, to naprawdę mógł z tego powstać albo serial, albo film skupiający się na konkretnym wycinku z tego materiału źródłowego. Albo zróbcie dwie. On nawet nie musiał iść aż do tego początku oryginalnych samych swoich. Który my i tak znamy. Po co? Żeby powtarzać te same sceny, żeby je dublować i nam przypomnieć w innej formie, w nowej odsłonie? Także no co, no nie jest to naszym zdaniem w pełni udany, w pełni spełniony projekt, natomiast obyło się bez żenady. To nie jest jakieś takie podejście typu, o, twórcy oryginalni to się w grobie przewracają, jak to widzą. Nie, ale szkoda, że nie wyszło lepiej, bo miało potencjał na to, żeby po prostu wyjść lepiej. Więc... A mógł spokojnie być ten film krótszy. Mógł. Spokojnie. Także odradzać nie odradzamy, bo jeżeli na przykład po zwiastunie stwierdziliście, że o tak, to jest film dla mnie, ja chcę zobaczyć, co tam było wcześniej i tak dalej, no to po prostu idźcie do kina. Bardzo dużo ludzi już do kina poszło. Wszystkie właściwie seanse, które sprawdzaliśmy, to były full, wypełnione. No. Także żeby nie przeciągać, jeżeli wy już byliście na sami swój początek, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego filmu. Jakie macie wspomnienia związane z oryginałem? Jakie mieliście oczekiwania względem właśnie tego prequela? Ja mam jeszcze pytanie, jaki żart z nowych żartów, a nie tych, które się powtarzały, najbardziej was rozbawił? Okay. Bo myślę, że to tutaj warto byłoby zweryfikować, czy ludzie najbardziej śmieją się wyłącznie na tych tekstach, które o, pamiętam, czy coś było nowego, a czy ty masz taki żart, który zapamiętałaś? Nie. I tu jest tak zwany pies pogrzebany. Tym nie do końca optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.